Nie, ja nie marzę o nagrodach, ja marzę o raczej fajnych rzeczach, które mógłbym w życiu robić, bądź nagrody to jest coś, co tak naprawdę nie jest zależne od nas, nagrody nam przyznają ludzie i myślę, że po prostu trzeba na nie czekać albo nie czekać. W takim razie o czym marzy Dawid Woliński, największe marzenie? Dawid Woliński marzy o tym, żeby się mógł rozdwoić albo rozstroić, pracować więcej, odpoczywać więcej. No i to jest pewnego rodzaju trudna sprawa do załatwienia, bo ani się nie mogę rozdwoić czy rozstroić, ani nie mogę pracować więcej odpoczywając. W związku z czym mam taki mały mętlik. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyję. Wymarzone miejsce, przepraszam, do zrobienia sobie zdjęcia. Ja nie mam czegoś takiego. Te miejsca bardzo spontanicznie jakby się pojawiają. Widzę piękne miejsce i robię zdjęcie. A czy jest jakaś osoba, z którą chciałby się pan sfotografować? Czy jest jakaś osoba, z którą chciałbym się sfotografować? To jest tysiące planów i tysiące pomysłów. Myślę, że trudno powiedzieć o jednej osobie, z którą chciałbym się sfotografować. To byłoby, myślę, takie bardzo ograniczające. Nie, ja mam wiele osób, z którymi chciałbym się sfotografować, ale najpierw musiałbym poznać tę osobę, bo nie fotografuję się z kimś, kogo nie znam tak naprawdę. Czy w takim razie ubierając swoje klientki również bierze pan pod uwagę ich osobowość przede wszystkim, a nie tak wyglądają, czy czego oczekują? Ale oczywiście osobowość to jest tak naprawdę pół na pół, że tak powiem. Wygląd i osobowość to ma naprawdę wiele ze sobą wspólnego, bo jeżeli kobieta nawet jest seksbombą, a czuje się jak zakonnica, to nie ubierzemy jej w jakieś obcisłe rzeczy. Natomiast jeżeli kobieta czuje się seksbombą, a ma sylwetkę, która nie jest do końca seksbombowa, to da się z niej zrobić seksbombę i to jest fajne. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy zdradzi pan choć trochę tego, czego możemy spodziewać się po nowej kolekcji, inspiracji, czy może tego, co jest w przygotowaniu? To jest jeszcze za wcześnie, bo kolekcje moje powstają naprawdę jak obraz malarza. Zmieniają się z każdą chwilą i pod koniec dopiero widać, o co chodzi. Więc myślę, że jeszcze chwilę i będziemy wiedzieć. A na razie jeszcze sam nie wiem, jak będzie wyglądała kolekcja.